Oj, witam pan Jarle, wiem już mi co będzie grał. Witam pana Jarlewa. Nie? To pan Jarlew D4 dzisiaj? D4 białymi, nie gra C3? Pan Jarlew? No nie można konisiem. A pan Szaszek? A pan Szaszek? Także mówię, pan Szachuś jest mistrzem. Siła gry mistrza polskiego trudniej zdobyć niż mistrza międzynarodowego, gdyby ktoś się pytał. Niespodziewanie przeszliśmy do obrony Karokana. O. 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 No, muszę zbić tu. No, muszę zbić tu. No, muszę odejść. Ciężko. Też zroszuję, trudno. Boję się, ale się boję. Jedno mnie tylko pociesza. Że pan Jarlew gra pozycję, której normalnie nie ćwiczy. Ten goniec nie jest rewelacyjnie silny. Ten goniec, oj, w pół minuty do tyłu. Teraz dopiero zauważyłem. Nie puszczamy tam hetmana. A, obronić konisia trzeba. Minuta w plecy. Ajajaj. To tak ładnie na mata grać? Ja wiem, że tamten hetman chce wejść. Że ja wszystko wiem.
Dlatego chcę go zamatować. Tego chcę go zamatować tam. Nie dam punktu F7. Idę pionem. Idę pionem. Do hetmana. Koło mata. Dziękuję bardzo.